i muzyka klasyczna to gatunki, które ciężko ze sobą połączyć. Jednak gmina Kolbudy, znana z organizacji wspaniałych koncertów, daje nam możliwość doświadczania rzadko spotykanej fuzji gatunków muzycznych. W niedzielę w kościele świętego Floriana odbył się koncert nominowanej do nagrody Grammy orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica wraz z solistami. Kto śpiewa, modli się dwa razy. Rzeczywiście, dzisiejszego wieczora gościmy w Kolbudach, a ponieważ nie mamy wielkiej sali koncertowej, to w kościele świętego Floriana, Polską Filharmonię Sinfonia Baltica ze Słupska. Jest to wspaniała orkiestra, niegdyś orkiestra kameralna, dziś symfoniczna, która z tego co pamiętam nawet miała nominację do nagrody Grammy w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejszego wieczora w wersji symfonicznej usłyszymy legendy muzyki pop w wykonaniu solistów i tejże orkiestry. Przy tej okazji serdecznie dziękuję księdzu prałatowi Józefowi Nowakowi, który zechciał udostępnić nam dzisiejszą świątynię na salę koncertową. I tak jak zaczynałem, myślę, że Pan Bóg się nie obrazi, że akurat muzykę pop wykonujemy w kościele, bo dzięki temu przyciągnęliśmy całkiem niemałą rzeszę słuchaczy. Koncert w kościele, aczkolwiek muzyka troszkę inna niż można byłoby się spodziewać, ponieważ są to legendy muzyki popowej, czyli to wszystko, co można było ująć w ciągu dwugodzinnego koncertu i pokazać najciekawszych wykonawców i najciekawsze utwory muzyki lat 60., 70., 80., a także i 90. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w dwugodzinnym koncercie bardzo trudno umieścić jest tylu wspaniałych wykonawców, no ale myśmy się postarali tych najbardziej wybitnych, tych najbardziej znanych po tej jednej piosence ująć. Myślę, że się będzie koncert podobał, ponieważ są to autentyczne przeboje. Te przeboje, które pamięta publiczność i ta, która ma lat 20, 30, ale również i ta, która ma 50 i 60. Myśmy, tak jak sama nazwa koncertu mówi, prawda, są to legendy muzyki pop symfonicznie, czyli są to te utwory, które się szczególnie nadają, żeby opracować je na orkiestrę symfoniczną i te utwory, które szczególnie ładnie brzmią z orkiestrą symfoniczną. No, te piosenki z lat 60, 70, 80 były wyjątkowo melodyjne i rzeczywiście daje się je opracować na orkiestrę i wtedy one bardzo zyskują. Michael Jackson, Tina Turner czy Whitney Houston to tylko niektóre wielkie nazwiska, których utwory w genialnej aranżacji dyrektora orkiestry Bohdana Jarmłowicza mogliśmy usłyszeć w kolbudzkiej świątyni. Całość melodyjnego potoku dopełniał perfekcyjnie wyćwiczony wokal Jacka Kotlarskiego, Aleksandry Cybuli, Katarzyny Dacków oraz Katarzyny Wołoszy. Bardzo jesteśmy zadowoleni z koncertu i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tyle osób przyszło. To jest najważniejsze, kiedy się występuje na scenie, nawet w kościele, po prostu ludzie, publiczność, to jest najważniejsze. Super doświadczenie ogólnie. Nie każdy ma okazję zaśpiewać z orkiestrą i to jest naprawdę bardzo dobra nauka na przyszłość i na zawód wokalistki. Później będę mogła się odnaleźć w niejednej orkiestrze pewnie, jeżeli dostanę taką propozycję. To jest naprawdę super sprawa. Po koncercie słuchacze nie mogli wyjść z podziwu. Niektórzy twierdzą, że muzyka, która oczarowała Kolbudy, posiada odmładzające właściwości. Żałowaliśmy, że nie mogliśmy tak sobie, wie pan, tak pięknie. Potańczyć, to, nie? Chcieliśmy potańczyć. Że takie powiązanie dość popu z muzyką klasyczną, jak tak właśnie wyszło? 40 lat młodsze jesteśmy, o. I to jest najważniejsze. Muzyczna passa gminy Kolbudy trwa. Pozostaje nam zazdrościć mieszkańcom i czekać na kolejne wydarzenia kulturalne. Polecamy również zobaczyć koncert wiosenny w Kolbudach oraz zapowiedź Dni Pruszcza 2016.
Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.